This is Isla Sorna. You've got a larger landmass to deal with on this island. More opportunities for success, and, of course, for the unexpected, which shouldn't be unexpected. Alan! Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Jurassic World Evolution. Kolejny odcinek z kampanii, tym razem widzimy się na jakże sławnej wyspie Isla Sorna. Jest to książkowa wyspa, filmowa wyspa, ale wydaje mi się dosyć mało o niej wiemy, więc zanim przejdziemy do faktycznego odcinka, uznałem, że warto by było podać wam kilka takich fajnych ciekawostek na temat właśnie tej wyspy. Być może ktoś wie, inni może nie wiedzą. A zatem przejdźmy od razu do materiału i zacznijmy. A zatem Isla Sorna, nazywana inaczej Strefą B, Site B, była niczym innym jak wylęgarnia, główna wylęgarnia naszych dinozaurów, które trafiały później do parku na Isla Nublar. To właśnie na Isla Sorna po raz pierwszy wyhodowanego, sklonowanego w zasadzie dinozaura na podstawie innego DNA. Isla Sorna położona 333 km od Kostaryki, największa z wysp w łańcuchu pięciu śmierci. Po spotkaniu z huraganem Clarissa została opuszczona, została strefą wykluczoną i co się działo dalej możemy się już oczywiście dowiedzieć z filmu. Zanim jeszcze pracownicy opuścili wszystkie budynki, halę produkcyjną i tak dalej, wypuścili wszystkie dinozaury na wolność, żeby nie skazywać ich na pełną śmierć, przez co, jak wiemy, dinozaury później opanowały wyspę i stworzyły tam spójny ekosystem, świetnie sobie radziły bez ingerencji człowieka. Lecz jak wszyscy wiemy z drugiej części filmu The Lost World w 97 roku, tak, no niestety musieli wrócić naukowcy na naszą drugą wyspę w celu przeprowadzenia ekspedycji, jak tam sobie radzą nasze dinozaury oraz żeby oczywiście przetransportować je do nowego parku w San Diego. Ekspedycja miała dwie drużyny, jedną była drużyna Hammonda, o której nikt nie wiedział, poza oczywiście żoną Hammondem, i druga ekipa, która była bezpośrednio z firmy InGen przez nowego prezesa zarządu, ale to nie o tym miał być ten materiał. Oczywiście po śmierci Johna Hammonda wyspy Isla Nublar oraz Isla Sorna zostały wykupione przez Mazrani Global Corporation i to właśnie wtedy powstały takie gatunki jak spinozaur, czy ankylozaur, czy korytozaur. Właśnie dlatego w trzeciej części Parku Jurajskiego, który również dzieje się na Isla Sorna, wszyscy byli tak zaskoczeni widokiem spinozaura, ponieważ nie było go na liście InGenu, ponieważ to już nielegalnie wylądowali naukowcy z zespołu Mazrani Global Corporation i przez kilka miesięcy bezpiecznie prowadzili tam badania nad nowymi gatunkami. Oczywiście wylądowali tam jeszcze przed zakupem Isla Sorna oraz Isla Nublar. Wtedy jeszcze należało do firmy InGen, ale mimo wszystko należało do strefy wykluczenia, zakazu ruchu, tak, pomimo że firma InGen miała do niej prawa, to naukowcy z Mazrani Global Corporation już tam byli i maczali paluchy. A następnie po oficjalnym przejęciu Isla Sorna znów wróciła do swojego dawnego miana, czyli głównej wylęgarni, tak, na potrzeby parku jurajskiego, w zasadzie już teraz Jurassic World, na wyspie Nublar. Ale bez zbędnego przedłużania, dosyć ciekawostek. Jeżeli macie ochotę, to mogę stworzyć na ten temat oddzielny odcinek. A teraz przechodząc już do naszej kampanii w grze Jurassic World Evolution. Wydaje mi się, że a w zasadzie jestem tego pewien, na wyspie Isla Sorna nie da się źle zacząć kampanii. Dlaczego tak uważam? Zaczynamy z dosyć sporą kwotą. Posiadamy takie budynki jak ACU Center, którego w zasadzie nie musimy wyburzać, może on sobie zostać. No, jak widzicie na materiale, ja wyburzyłem jeden budynek, drugi budynek,
W zasadzie wyburzyłem praktycznie wszystko i stwierdziłem, że w sumie zrobię sobie tutaj swoją siedzibę i po prostu zacząłem ją powiększać. Po jednym czasie jednak stwierdziłem, że jest to beznadziejny pomysł, przynajmniej według mnie, no bo jak możemy się dowiedzieć z głównej mapy na Isla Sorna, była ona oczywiście podzielona na kilka różnych miejsc na wyspie, takich newralgicznych, głównych, raczej docelowych. I w sumie stwierdziłem, że również zrobię dokładnie to samo. Będzie jakiś tam punkt przelotowy, a jakieś miejsce badań i powiedzmy zamiast takiej oficjalnej wylęgarni ja już zrobiłem w tamtym miejscu, gdzie aktualnie się buduje, taką główną strefę parku, bo jednak musimy tutaj mieć jakieś to facility rating, żeby to jakoś nam park się tutaj kręcił. Bo jednak o to chodzi w tej grze. Jak widzicie na materiale, tak, no ja postanowiłem, że najpierw powiększę sobie pierwszą siedzibę, tak, ale zmieniłem jednak zdanie. Powtarzamy oczywiście nasz trik, który robiliśmy już na Isla Takano, to znaczy zapełniamy sobie Fossil Center cennymi minerałami. Wspominałem o tym już w ostatnim odcinku na Isla Pena. No i udało mi się tutaj, powiem wam, uzbierać dosyć pokaźną sumkę. Wyburzamy wszystkie budynki, sprzedajemy wszystkie minerały, ewentualnie drogocenne skamieliny i dysponujemy już około 8-9 milionami. Tak więc jest to naprawdę spora kwota pieniędzy, którą możemy dysponować w dowolny sposób. Ja pomimo tego, że budowałem tutaj już swój park w zupełnie innym miejscu, zresztą kierowałem się tym, co pokazuje mapa z filmu, macie tutaj zdjęcie podglądowe, wygląda to mniej więcej podobnie. Nie zauważyłem jakiegoś znaczącego spadku pieniędzy. Pomimo, że ja non-stop je wydawałem, stworzyłem tutaj już kolejkę z tamtego miejsca, stworzyłem wszystkie restauracje, hotel, ogrodzenie, bawiłem się w wyrównywanie terenu, tak jakieś dołki, górki i nie zauważyłem, żeby mi te pieniądze spadły. W pierwszym miejscu jak zaczynamy mamy już Security Center, ale w zasadzie jest nam do niczego niepotrzebne w tamtym miejscu, bo się to nie będzie do niczego przydawało, nie będzie generowało dochodu, więc sprzedajemy. Nie jest nam ono tam potrzebne do niczego. I wydaje mi się, że jeżeli chodzi o początki na Isla Sorna, to no tak jak mówiłem, nie da się tu źle zacząć. Mamy tyle pieniędzy, że możemy robić praktycznie, co nam oczywiście hulaj dusza piekła nieba, piekła nie ma. Robimy co chcemy. Oczywiście w granicach rozsądku nie robimy Hammond Creation Lab, nie wytwarzamy sobie od razu T-Rexa ze wszystkimi modyfikacjami, bo to jednak nie o to w tym chodzi, tylko sukcesywnie zaczynamy sobie tutaj dążyć jakoś do rozwoju naszego parka, od najtańszych dinozaurów dopiero do tych najdroższych i pamiętajmy, że po naszej wyspie chodzi spinozaur. Tak więc, żeby nam spinozaur nie zażarł naszych nowych dinozaurów, możemy go oczywiście też sobie oddzielić, ja tego jeszcze u siebie nie zrobiłem. Na ekranie teraz macie w zasadzie to, co udało mi się stworzyć, jak to u mnie teraz wygląda. Możecie sobie skopiować to samo, róbcie jak chcecie, albo róbcie tak jak ja. Jeżeli materiał wam się podobał, nie zapomnijcie zostawić subika na kanale, jeżeli chcecie więcej kontentu tego rodzaju, a może chcecie serię z ciekawostek z Jurassic World albo z Jurassic Park, dajcie mi też znać w komentarzu. Subik na kanale, łapka w górę. Będę się z wami żegnał. Na razie, piąteczka.